Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Wrocławianie pierwszy mecz na Zakrzowskim Stadionie rozpoczęli nie najlepiej w ataku, nie mogąc przebić się przez szczelną obronę gości. Dopiero trzecia odsłona meczu przyniosła pierwsze punkty i to od razu dwa. Goście odpowiedzieli błyskawicznie i w kolejnej zmianie doprowadzili do remisu 2-2. Po następnych dwóch zmianach znów był remis, tym razem 3-3. Rozstrzygająca była szósta zmiana, w której bardzo ważny obieg dający prowadzenie 4-3 zdobył debiutujący w lidze Szymon Bisaga. Na 5-3 podwyższył Marcin Musiałek po dość ryzykownym obiegnięciu całego kwadratu bez żadnej asysty i taki też był ostateczny wynik całego spotkania. Drugi mecz rozgrywano w trudnych warunkach atmosferycznych przy ciągle padającym deszczu. Lepiej z tymi warunkami poradzili sobie gospodarze i pewnie wygrali 5-0. Mecz decyzją sędziów został przerwany już po czterech zmianach. Świetną partię rozegrał w tych bardzo niesprzyjających warunkach miotacz KSB Bogumił Niegosz, który pozwolił na tylko jedno skuteczne odbicie Jastrzębiom. W ataku brylował natomiast Tomasz Piwoński. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.